Jestem na kazalnicy. Pójdę sobie jeszcze na te szczyty, świecznik. Tędy. Jak już tu jestem, to chcę sobie zaliczyć te szczyty, bo mam niezaliczone właśnie. Jakaś lufa. Jeszcze zejdę tam. Pójdę na tamte. Jeszcze sobie troszeczkę zwiążę bardziej. Dobra.
powoli podobać. Tutaj taka sobie grań malutka. O, cieplutko, fajnie. Słoneczko wyszło. Fajowsko. Półka tam jest. Dobra. Jestem na nim. Kurde, tu się rusza ten kamień. A ja stawałem na nim. Dobra, tu jest lito. Lufka, ale to ja bym sobie może obeszedł tędy. Takie proste dojście tutaj. Taka jedyneczka jest. Na pewno. Tylko że to wszystko nieschodzone i to wszystko się może urwać. Niestety kiedyś. Się tutaj jest, bo tutaj jest widzenie schodzone i kurde, nie wiadomo, wszystko tu się może zdarzyć, może się coś urwać, różne rzeczy mogą być. Tam gdzie są mchy, porosty, to jest nieschodzone, zawsze tak jest, było i będzie. Ale się wydaje lito, ale dosyć, kurde, trudno dostępny taki. O,
oczywiście dla turystów, bo tam dla mnie to tam wspinacza to jedzie. To inna sprawa, nie? No, taka lufa to mi się zaczyna podobać. Ładnie tu jest. Fajnie. Fajnie tu jest naprawdę. Tam iść. Nie za bardzo mi się chce tam iść. Trzeba zjechać, a tak to nie chce mi się tam za bardzo iść tam na dół. Takie schodzenie, skradanie się. A putę, jak już tu jestem, to putę tam, dlaczego nie?
mam i mogę iść dalej. O, odległ trochę ten szczyt tutaj. Przynajmniej będę miał tutaj zaliczone wszystkie szczyty kazalnicy. Dobra, jestem na tym jakimś tam szczycie. Fajna lufa. Skazalnico. Też. Dobra, tam już nie będę szedł na te dwa. Na gówno mi one potrzebne. Dobra, teraz sobie idę na kazalnicę. Mięguszowiecka Przełęcz pod Chłopkiem. I tu się tak naprawdę zaczyna już zabawa, którą ja najbardziej lubię, czyli gra mięguszy. Na razie idę solo, bo łatwy teren puszcza. Może przy tym dwójkowym, trójkowym się coś przeasekuruje. Ja myślę, że można już zacząć kamerować, bo tutaj nie było co kamerować. Ale tu już się zaczynają takie troszkę poważniejsze trudności. I dobrze, i to mi się podoba, kurde, w końcu. Dobra, idę tam na tego pośredniego. Kurde, na wielkiego tak blisko jest. Myślałem, że będzie dalej. Dobra. Kurde, wszystkie granie zawsze mi się wydają długie z opisów, z tego co widzę na filmikach, a kolejna grań, którą robię w tym roku, czyli grań mięguszy, jest kurde krótka mi się wydaje, no ileż tam jest, 300 metrów może, kurde. Tu zaczyna podobać. Bardzo fajne tu są takie takwety. Jeszcze kurde free solo, kurde. Free solo. A co to jest za kurwa jedynkowe rzeczy? Ty
gorzej nad przepaściami. Ale spoko ogólnie. Spoko mi się tu zaczyna bardzo podobać, proszę Państwa. Pogoda ładna. Granit ciepły. Żyć nie umierać, kurde. Co tu jest? Ścianka pewnie za dwa będzie tu. Znaczy ja se to mogę obejść? Mogę, na pewno, że se mogę obejść. Dlaczego bym se miał nie obejść? Tutaj. Dobra. Ja mam nadzieję, że ten mój szpej to nie zaczepi się o nic. Bo tak czasami lubi mnie zaczepić się o jakąś szczelinę i mnie szarpnąć. Lubi. Czasami. Czasem tak lubi. Ale za tu jest jedynoczkowe, może dwójeczkowe jakieś wejście. Fajne. Przyjemne spinanko. Jakie to fajne chwyty. Jaka tu lita skała, kurde. Jak tu jest fajnie. Ale mi się tu podoba. Można się tu opalać na tej ścianie. Bardzo fajnie tu jest. O. Cała trudność chyba. Największa z tego wszystkiego. Lubię samotność w górach. Lubię ekspozycję w górach. Lubię czuć tą adrenalinę w górach. To ciągnie, pociąga bardzo. Jak tu fajnie. Ale lubię te granie wszystkie, one są takie super. Lufa jest. To podstawa. Lufa. Lufa, ale lufa musi być. Musi być, bo bez lufy nie ma tego czegoś. Tej adrenaliny, tych ładnych widoków. Nie lufa w sensie, duże z lufa, bo na podstawę będzie z 300 metrów. Spokojnie. To już jest taka lufa, którą lubię. Dobrze. Na razie są jedynkowe trudności. Nie ma tu za bardzo. Ale fajne takie miejsca są, gdzie się tak trzeba fajnie wychylić daleko. Fajne, fajne. Bardzo fajne. Mi się one bardzo podobają. To jest bardzo fajnie. Bardzo fajnie to jest. Podkładu muzycznego nie będę dawał do tego filmiku, bo jednak coś gadam w tym filmie, a lubię gadać. Nie wiem czemu, ale gadane na tych graniach, na tych szczytach to ja mam. Jakoś mi się chce gadać. Bo nawet w robocie mi się nie chce gadać. O, no i takie fajne. Coś takie superowe. O, takie półeczkowe rzeczy. Fajowskie, ale to fajne. Takie, kurde. Takie fajne rzeczy nad przepaścią. Lubię takie rzeczy. Uwielbiam takie rzeczy. Jestem chętny robić takie rzeczy. I chopsiał się. To jest, kurde, przyjemność dla moich oczu, normalnie, takie granie robić. Superowe. Fajne. To jest tak czasem, jak się ma gut wspinaczki. To się już dawno nie było, na przykład w Tatrach, na wspinaczce. To się ma ten gut. Gut. Ma się ten gut. Różnie chodzić tutaj.
tam jakaś droga wspinaczkowa popularna. Przynajmniej wiem, że się nic nie urwie, że wszystko jest lite jak trzeba. Trochę sobie odciążyłem plecak przez ten szpej, który sobie dałem do uprzęży. Jedynie w plecaku niosę linę połówkową 7,5 mm, która ma długość 60 metrów. Praktycznie tylko tyle. A, no i chyba tam ze dwa karabinki mam HMS. Jakoś tak. Ciekawie przecież. No, takie fajne, ciekawe miejsce. Też trzeba się wychylić troszkę. Tu taki oblaczek. Fajne rzeczy. Super tu jest. O, takie jedno trudniejsze miejsce. Fajne miejsce, takie trudniejsze troszkę. Nazwałbym to trójkowym albo dwójkowym, jak to chce. Tak można nazywać. Fajnie tu jest. Podoba mi się, bo tam ktoś jest. O, śmigłowiec jakby nie leciał, to by nie było. Musi lecieć śmigłowiec. Zawsze się coś musi zdarzyć. To jest normalne w Tatrach. Strasznie dużo ludzi teraz narzeka, że ludzie zabijają się w tych Tatrach, chodzą nieodpowiedzialni i tak dalej. A wiecie co? A moim zdaniem to zawsze tak było, tylko teraz media bardzo to nagłaśniają. Najbardziej to nagłaśniają, dlatego że ktoś na tym musi zarobić. A wypadki zawsze były, są i będą. I tak samo jest z tymi wszystkimi zabójstwami, co mówią na przykład w tych różnych takich programach jak Sprawa dla Reportera i tym podobne. Tak to właśnie jest, że musi być wszystko nagłaśnione, musi być wszystko o wszystkim, zawsze wszystko gadane. Po co? Po, dla kasy. Na wyświetleniach się zarabia, na oglądalności się zarabia. Fajne takie dwójeczkowe, fajne przejście małe, ale jeden. Jedyneczkowe, no. No i dobra, jestem na Mięguszu pośrednim. A nie, tam jest chyba Mięgusz pośredni. Dobra. Idę dalej. Fajnie jest. Mam nadzieję, że mi go obronie nie spłata figla.
fajna lufa. Bardzo podobać. To jest to. Ja się tego kurde szukałem w końcu. Jakie fajne. Fajne rzeczy. Bardzo fajne rzeczy. Bardzo one mi się podobają. I teraz co? I teraz tam. Wam kurde poczuł trochę takie rozpieraczkę, trochę dwójeczkowe. Jaja, ale żebym się musiał wykrzywić. Szedłem tymi trawkami.
mi tutaj, a się go tam udawał. Jest trochę gruszyzna. Wysoko. Zadość, bateria w GoPro mi się wyczerpała i będę musiał jak zwykle tym moim aparatem z telefonu kamerować. Obyłem tam, przeszedłem tu, takie kurde, chociaż troszeczkę takie dwójkowe przejście takie było. Bardzo mi się to oczywiście spodobało, rzecz jasna. Dobra, trzeba iść tam. Jak będę tam na tym pośrednim, to będzie dalsza relacja. Ok, jeszcze nie doszedłem do tego szczytu, ale tu będę szedł omijając tą turnię, bo to nie ma sensu tam wychodzić. Przejdę sobie po prostu tutaj, tu wyżej i tyle, nie? Ok, jestem na Mięgusowieckim szczycie pośrednim. Na tym jego najtrudniejszym wierzchołku. A takie tu wejście może bym powiedział. No może te dwójkowe. Chińczowy staw, grańbaszt. I tu Mięgusz Wielki. Tu widzę, że jakiś zespół się wspina. Może za chwilę dołączę do nich. Pogadam sobie z nimi. No fajnie, na Mięguszu ktoś jest. I morskie łoko, czarny staw, rysy, spadowa turnia i tym podobne. Jakie tu piękne rzeczy. Dobra, idziemy dalej. Jak będę tam, tam jest takie zejście jakieś jedynkowe. Spróbuję to skamerować. No. Jak będę tam na dole u nich, albo jak zjadę, to wezmę i po prostu nakręcę. No i zszedłem sobie kawałeczek. Ja tak patrzę, kurde, to takie fajne miejsce jest. Taka szpara, kurde. Fajne. Taką lufą. Fajnie mi się to zacznie podobać. Stamtąd przyszedłem.
jeszcze dalej na. Tak, znaczy się mnie interesuje bardziej ta igła milówki. Tylko kurde. Najtrudniejszy, tak? Najtrudniejszy co do nas igła. No, ona jest gdzieś tutaj wcięta, jak jest ta przełęcz Mięguszowiecka Wyżnia, tylko nie wiem gdzie ona jest właśnie. To nie to, co ten tutaj ten człowiek biały kask. Może właśnie, kurde, bo tak mi się wydaje, że to będzie Jak ta już igła. tam z dołu, to takie było najgorsze miejsce, bym Widzę, że powiedział. stanowisko zjazdowe. A skąd idziesz? Słucham? A skąd idziesz? To trochę już zrobiłem dzisiaj, bo z Palenicy idę. No. Wrota Chałubińskiego. Aha. Dolina ta Piaszczysta. Pośredni wierszyk Koprowy. Dużo wystaw. Aha. Jeszcze Mięgusza chcę dorobić, bo tego brakuje, tego pośredniego. No, on jest najtrudniejszy ze wszystkich. Ja bym powiedział, że wielki jest bardziej łatwiejszy. No, słyszałem, że jest Tylko zależy, który wierzchołek, bo ten wierzchołek tu, co jest, to jest najtrudniejszy z tej strony, bo on ma trzy wierzchołki. Chyba tak. Nie wiem, czy najwyższy, ale chyba tak mi się wydaje. Czyli tu jest tak, stanowisko zjazdowe, tu sobie zjadę. A co to za stanowisko? Co to jest, kurde? Jakieś stare linki. Można zjechać. Czasami te stanowiska zjazdowe w Tatrach to naprawdę proszą się o wymianę. Nie zaufasz temu, że takie buty wykładasz swoje. Okej, zjechałem sobie tędy. I będę szedł teraz tu. Lufa musi być. Okej. Zjechałem sobie stamtąd. Znaczy się, no, stamtąd dokładnie. W to miejsce. Tu sobie wyszedłem. Dwójeczką. No i tu jest w sumie jakaś pętla. Mogę sobie zjechać w sumie nawet z tej pętli. Stan. No dobra. Okej. Zjechałem sobie. O, stamtąd tam. Wyszedłem sobie kawałek na Mięguszowiecką przełęcz Wyżnią, żeby ją zaliczyć. O, to jest to wcięcie charakterystyczne. Kruszyzna, dobrze, tędy nie poszedłem. Tu Mięgusz Wielki, teraz muszę trochę zejść, żeby znowu wyjść czwórkowym terenem. Dobra, okej, jestem. Tutaj zrobiłem jeden wyciąg, a z 30 metrów. Tam przedtem zjeżdżałem. Ktoś zostawił linę normalnie połówkową, ale ładne widoki. I taka fajna ściana. I tu jeszcze mam kawałek. Mam nadzieję, że będzie tam jakieś stanowisko. Okej, zrobiłem sobie drugi wyciąg. Też taki troszkę za czwórkę. No i idę tam. Troszkę się tu przyciemniło, ale to nic. Dobra. O, już wyszedłem. Prawie, że jestem na Mięguszu Czarnym. Jeszcze mam tylko tu kawałek przejść i zejście do Chińczowej. No nie wiem, czy nie będzie burzy. Jestem na Mięguszowieckim Szczycie Wielkim. Waliły pioruny. Pięknie waliły. Oto ja. Mam nadzieję, że tylko, że nie będzie Wszedłem deszczu. z tego Mięgusza Wielkiego. Idę sobie teraz ścieżką w stronę Cubryny. Jest 6:30. Za 1,5 godziny będzie ciemno. A ja jestem tu. Zajebiście. Schodzę tym sypkim terenem jak z Cubryny. No i idę tu. 19. No i zszedłem już. Takie złowieszcze chmury są. Tam jest Cubryna. No i schodzę. Schodzę tu w stronę Mnicha. I potem już tam. Mam nadzieję, że zdążę na busa. No i idę sobie
już jeszcze tym ścieżką taternicką do szlaku, jak się idzie na Szpiglasowy. A tutaj od Mnicha idę. Już jest ciemno prawie. No, latareczką sobie świecę. No i cóż, można powiedzieć. Fajna wyprawa, dobra wyrypa. Szedłem właśnie, kurde, cały dzień. Ech. Ale chciałbym, żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce. Chyba do schroniska pójdę na jakie piwo. Może się prześpię, zobaczę. Dobra, trzymajcie się, na razie, hej.